Okres pomiędzy 1795 rokiem a I wojną światową, te 120 lat, kiedy Polski nie ma na mapie politycznej Europy, to jest czas, kiedy na ziemiach polskich dokonuje się rewolucja. To jest rewolucja społeczna i rewolucja gospodarcza. Dużą rolę odgrywają w niej żydowscy albo wywodzący się z żydowskiego środowiska przedsiębiorcy. Nazywam się Mariusz Jastrząb i opowiem Państwu, na czym polegała ich innowacyjność i jak rozumieli swoją rolę społeczną. Szmul Zbytkower, którego widzimy na obrazie Canaletta, był przedsiębiorcą, który zaczął swoją karierę bardzo tradycyjnie. Zajmował się tym, czym Żydzi zajmowali się od wieków. Jego nazwisko pochodzi od nazwy wsi Zbytki, niedaleko Warszawy, gdzie był zarządcą, dzierżawcą. Natomiast od lat 70. XVIII wieku zaczęła się jego naprawdę wielka kariera. Został dostawcą dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego, potem również dostawcą dworu króla pruskiego Fryderyka II, no a największe pieniądze zarobił na dostawach wojskowych. I to zarówno dla armii polskiej, armii rosyjskiej, jak i armii pruskiej. Trzecią żoną Szmula Zbytkowera była Judyta, która prowadziła w Warszawie bardzo elegancki salon. To był salon, w którym spotykali się chrześcijanie i Żydzi. Ona niewątpliwie czuła się członkinią tej nowej, formującej się wtedy elity społecznej. Judyta przejęła biznes po swoim mężu. Ona także zajmowała się dostawami wojskowymi. Lata jej aktywności to jest okres wojen napoleońskich i w jej przypadku było podobnie jak w przypadku jej męża. Okazało się, że żywności, paszy dla koni, materiałów na mundury potrzebują zarówno wojska napoleońskie, wojska pruskie, jak i wojska rosyjskie. Ona dostarczała tych produktów wszystkim walczącym wtedy stronom. Ale ta jej aktywność społeczna jest związana z jeszcze jedną kwestią. Mianowicie ona miała związek z taką formującą się wtedy nową żydowską elitą intelektualną. Z ludźmi, którzy uważali, że Żydzi powinni posyłać swoje dzieci do szkół, które będą ich uczyć nie tylko przedmiotów religijnych, ale też dawać praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej, którzy uważali, że rolą Żydów jest nie tylko zajmowanie się handlem i operacjami pieniężnymi, co robili od wieków, ale też wykonywaniem innych zawodów. Ci ludzie uważali również, że liturgia, rytuały żydowskie mogą się trochę zmienić, jakkolwiek pozostawali wierni swojej wierze. I w tym kręgu oświeconych Żydów, ludzi interesujących się nauką, znalazło się wielu przedsiębiorców. Jednym z nich był Samuel Cronenberg, który prowadził w Warszawie stosunkowo skromny jeszcze kantor bankowy. Wielką karierę finansową zrobi dopiero jego syn Leopold. Dla ludzi żyjących w XIX wieku jednym z symboli nowoczesności jest kolej, a na rynku wygrywają ci przedsiębiorcy, którzy szybko się zorientowali, że budowa linii kolejowych daje możliwość taniego transportu dóbr na duże odległości. Jednym z takich ludzi był Leopold Cronenberg. Ojciec Leopolda, Samuel, prowadził jeszcze indywidualną działalność gospodarczą. Ten swój bank prowadził sam. Leopold założył już spółkę akcyjną. Przedsiębiorstwa kolejowe, które prowadził, również miały formę spółek akcyjnych.
Jesteśmy już w epoce, kiedy do prowadzenia działalności gospodarczej na dużą skalę jest potrzebny duży kapitał. Taki kapitał trzeba zebrać na rynku i Cronenberg potrafi to zrobić. Ponieważ ziemie polskie są jednak takim obszarem, który nie jest najlepiej gospodarczo rozwinięty, to interesy trzeba tu robić z władzą, trzeba je robić z rządem. Kolej jest koncesjonowana, trzeba uzyskać zgodę na budowę linii kolejowej. Podobnie zarobić można na dzierżawie monopoli państwowych. Cronenberg jest dzierżawcą monopolu tytoniowego. Zakłada w Warszawie fabrykę tytoniową, sprowadza specjalistów z zagranicy, zajmuje się produkcją i dystrybucją cygar, tytoniu, potem również papierosów, kiedy one się robią popularne. Za te koncesje oczywiście musi zapłacić, ale przy okazji na tym biznesie bardzo dobrze zarabia. Jesteśmy w Łodzi. Łódź jest miastem od wieku XV, ale jeszcze w XVIII wieku jest takim miastem, w którym jest wszystkiego 100 domów. Jeszcze w 1815 roku w Łodzi mieszka 800 osób. Rząd Królestwa Polskiego w latach 20. XIX wieku zaczął w Łodzi osiedlać tkaczy. Ale to byli ludzie, którzy w małych warsztacikach ręcznie produkowali niewielkie ilości tkanin, przeznaczonych wtedy głównie na rynek lokalny. Zaczęło się to zmieniać wtedy, kiedy do Łodzi dotarła kolej i wtedy, kiedy dzięki zniesieniu ceł otworzyły się możliwości eksportu. Wtedy przedsiębiorcy, którzy działali w Łodzi, stanęli przed dylematami. Kontynuować produkcję tak, jak ona wyglądała tak naprawdę bardzo, bardzo długo wcześniej już, czy też spróbować ją mechanizować, pracować na potrzeby rynku lokalnego, czy nastawić się na eksport, pozostać przy produkcji tkanin wełnianych, czy przestawić się na bawełnę. Wygrywali ci, którzy dokonali prawidłowych wyborów, którzy na te pytania odpowiedzieli poprawnie. Jednym z takich ludzi był Izrael Poznański. Na czym polegają źródła sukcesu ekonomicznego poznańskiego? Orientuje się, że działa na rynku globalnym. W związku z tym nastawia się właśnie na produkcję masową tanich wyrobów bawełnianych z przeznaczeniem na rynek rosyjski. Orientuje się, że w Cesarstwie Rosyjskim będzie na nie ogromny popyt. Tworzy tam całą sieć dystrybucji swoich wyrobów, ale też kupuje plantacje bawełny. W pewnym momencie okazuje się to decydujące, kiedy wybucha wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych. Przetrwać mogą ci przedsiębiorcy łódzcy, którzy bawełnę są w stanie sprowadzić sobie skądinąd, bo te dostawy ze Stanów Zjednoczonych w tym momencie zostają przerwane. Na co Poznański wydaje zarabiane przez siebie pieniądze? Funduje szpitale, buduje domy dla robotników, przeznacza pieniądze na budowę cerkwi, na budowę synagogi, ale też na łódzkie kościoły. Po co to robi? Jest w tym dużo paternalizmu. Z jednej strony opiekuje się robotnikami, zapewniając im mieszkania. W tych domach, które buduje, mieszka się wygodniej niż w wynajmowanych mieszkaniach gdzieś tam w śródmieściu Łodzi, a czynsze są niższe. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się buntuje, jeżeli próbuje strajkować, jeżeli podburza do strajku innych, to wtedy nie tylko traci pracę, ale jeszcze traci mieszkanie.
Więc jest to forma kontroli nad pracownikami. Jest 27 lutego 1861 roku. Nastroje w Warszawie już od jakiegoś czasu są gorące. Studenci organizują antyrosyjską demonstrację. Na krakowskim przedmieściu, na placu Zamkowym padają strzały. Rosjanie strzelają do manifestantów. Pada 5 ofiar śmiertelnych. Aleksander Lesser na swoim obrazie zaprezentował ich pogrzeb. Jak swoją misję rozumie przedsiębiorca wtedy, kiedy w mieście, w którym mieszka, dochodzi do takich wydarzeń? Leopold Cronenberg bierze udział w stworzeniu delegacji miejskiej, takiej grupy mieszczan, która zaczyna negocjować z władzami rosyjskimi. Udaje im się uzyskać zwolnienie osób, które wcześniej zostały przez Rosjan z przyczyn politycznych aresztowane. Udaje im się uzyskać obietnicę, że dowódca tego oddziału wojskowego, który zaczął strzelać, zostanie ukarany, a w zamian za to mają uspokoić sytuację. W takich czasach, kiedy grozi wybuch, Cronenberg chce uspokajać. Ale kiedy ostatecznie wybuchnie powstanie styczniowe w 1863 roku, to pomimo tego, że był przeciwnikiem tego powstania, pomimo tego, że uważał, że ono jest nieprzygotowane, że nie ma szans powodzenia, walkę powstańczą finansował. W czasach spokojnych zajmował się kolekcjonowaniem dzieł sztuki, wydawał też gazetę. Nosiła tytuł Gazeta Polska, redaktorem naczelnym był Józef Ignacy Kraszewski i w tej swojej gazecie próbował przekonywać właśnie do takiego programu spokojnej pracy organicznej. Starał się studzić głowy, starał się mówić o tym, że droga do niepodległości Polski wiedzie przez rozwój gospodarczy, a nie przez zrywy powstańcze. Działający przed I wojną światową przedsiębiorcy musieli, jeśli chcieli odnieść sukces, właściwie ocenić potencjał nowych technologii, które się wówczas pojawiały. Thomas Edison wynalazł aparaturę umożliwiającą rejestrowanie dźwięku. Ale sam Edison uważał, że ten wynalazek będzie miał ograniczone zastosowanie, że być może przedsiębiorcy będą go chcieli używać tak trochę jak dzisiaj się używa dyktafonu, to znaczy będą nagrywać swój głos, będą dyktować korespondencję handlową, którą potem pracownicy ich sekretariatów będą przepisywać. Słowem uważał, że będzie to wynalazek, który będzie się sprzedawał w bardzo ograniczonej liczbie egzemplarzy. Jednym z ludzi, którzy znaczenie tego wynalazku potrafili ocenić bardziej prawidłowo niż sam Edison, był Juliusz Feigenbaum, który w 1908 roku założył wytwórnię płytową Syrena Record. W ciągu kilku lat ta wytwórnia stała się trzecią największą wytwórnią w Europie, największą w całym Cesarstwie Rosyjskim. Otworzyła studia nagraniowe nie tylko w Warszawie, ale też na przykład w Odessie, w Moskwie, w Sankt Petersburgu. Nagrywała muzykę żydowską, polską, muzykę poważną, muzykę rozrywkową, muzykę kabaretową. Okazało się, że na początku XX wieku takie podstawowe potrzeby ludzi były już zaspokojone. Mieli się w co ubrać, mieli co jeść i w związku z tym
te potrzeby, które były związane z zagospodarowaniem czasu wolnego, z przyjemnościami, pozwalały przedsiębiorcom zarobić. Dlatego mógł się zacząć rozwijać przemysł fonograficzny. Mniej więcej w tym samym czasie zaczyna się też historia kina. Jeśli chcą Państwo się dowiedzieć, jak firma Syrena Record radziła sobie po I wojnie światowej, w jakich okolicznościach poznańscy stracili kontrolę nad swoją fabryką, co dalej działo się z fortuną Kronenbergów, zapraszamy na wystawę stałą naszego muzeum, a szczególnie do nowo otwartej galerii Dziedzictwo, opowiadającej o Żydach, których praca odcisnęła silne piętno na współczesnym świecie. Dziękuję bardzo.